Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Spellforce Oddech Zimy, gdzie dotarliśmy właśnie do Tyrganach, miasta wiecznego lodu, wiecznego zimna, wiecznej zamieci, a mimo to rosną tutaj drzewa. Dobra, nie tutaj, ale tutaj już tak, tylko że oczywiście mgła wojny mi przeszkadza. Ale nieważne, w każdym razie dotarliśmy w końcu do tego pięknego i chłodnego miejsca. I musimy teraz rozkminić, co zrobić z kolejną wielkim, czarnym, złym stworem, wielką armią wściekłych, mrocznych elfów i najpotężniejszym smokiem świata na wolności. Prościzna. Ale dobra. W każdym razie, pogadajmy może najpierw z Huldis, bo ona najwyraźniej ma jakiegoś questa dla nas. What's up? You look like a merchant woman. That may be, but I don't do business with strangers. And certainly not with the likes of you. Foch. Obraziłem się właśnie na nią. Nie chcę już mieć z sobą nic do czynienia, moja droga. Dobra. Przepraszam. Skoczymy sobie do zamaskowanego, który gdzieś tu był i pogadamy z nim. Pokażemy mu fragment Oszcza. Część sługi Oszczy. Tylko najpierw te delwisze pokonamy. Damy sobie radę raczej z nimi. Powinniśmy. Spokojnie. Ej! Dobra. Dobij go. Dupa. Dobra. Szukrat jest beznadziejna. O, nareszcie. Z jednym sobie ładnie radzi, tylko z dwójką. Tak trochę schodziło. No cóż. W każdym razie rozwijmy sobie... zręczność trochę, dużo nawet. I tak, lekkie uzbrojenie, pyk. Dobra. Coś nowego? Chyba nie. 3-7, gorszy. Pancerze nowe. Również nic. Hełmy. Nice, bierzemy. Jeden od razu. No i chodźmy do zamaskowanego. So we meet again, rune warrior. No, ale tak wyszło. What do you know? Why don't you come along with me to the elf settlement? It's warm there, and you'll have a roof over your head as well. Didn't I say I'm not comfortable in the vicinity of idol statues? Udało mi się znaleźć te kawałki na bagnach. I found these metal parts in the swamps. This comes from the circle period. Perhaps it fits into your collection? A blade. A blade minion, to be precise. These creatures were created for the Convocation War. The last time anyone saw them was at the event known today as the Battle of Fiara. They were grandiose warriors. As long as they were ruled by the power of the Soulsmith. When the Rune Warrior defeated the Soulsmith, the Blade Minion's armies fell apart and sank into the dust and the mud. So, it's just dead metal? Not at all. Do you see these red stones in its breastplate? These are the soul stones that gave it its unholy life. And these souls can be just as easily bound to a runestone. Czy ty chcesz powiedzieć to, o czym myślę? The runestones eagerly absorb every suitable essence. And this is one. Here, take it.
This rune will summon a blade? Under your will, yes. Super! Nice! No! Trochę zejdzie zanim go użyjemy. Ale co tam? Mugła big, mugła wise, mugła fill all billies. Jezu, ten znowu się drze. We serve mugła, great mugła, great mugła. Zamknij się, pajacu. No, jest mój gorszy. Kompletnie zapomniałem, że będziemy go mieli. Powiem wam, pamiętam o goblinie, pamiętam o paru innych postaciach, które zobaczymy później, ale o nim zwyczajnie zapomniałem. No cóż. Bierzemy dla tego pana miecz. Tarczę. Dobra. No i cóż, wracajmy do Tyrgach, nie tracimy czasu. No, tak myślę, że dobra, pójdziemy na początek sobie do tej najwyższej kapłanki. Dopiero później pogadamy z pozostałymi. Myślę, że tak będzie najlepiej. No, właśnie. A propos wiecznie zielonych drzew. W środku tego miasta zimy. No cóż. Tak, mamy tu porzucanych uciekinierów. Po mieście teraz. Zadomowili się już, wiecie. Dobra, Edal. Pogadajmy z tobą. You're polluting this place, rune servant. If only Elune had never brought you here. We won't tolerate any foreigners. Już cię nie lubię. Even so, you let the dark ones trick you. State your business and then go. I don't like wasting my precious time with you, creature. Czy znacie magiczną ochronę przed ogniem? Do you know of a magical protection against fire? There is a story about the old dwarf smiths who were able to withstand the greatest heat at their forges. They call this magic the Firebane, an old secret they always guarded well. Wars and time have wiped out most of the old smiths. We only know of one who is still alive. His name is Windjalf. He lives in Fastholm, the dwarf town in the Grimwarg Mountains. To get there, you must keep to the east. Before that, however, you will have to cross an old battlefield called the Winterdeep. It's a dangerous place. Once someone has opened the city gate for you, follow the trail to the east. Watch out for the trolls who live there. Czemu Fjalldarg polurwał królową z lodu? Why did the Fjalldarg abduct the queen from the ice? If you think he did this to release Arryn and bring us all the winter death, then you're wrong. He couldn't care less about the dragon. He couldn't care less about the Frostweaver? No, the one and only thing he is after is the queen's blood. That's what he wants. The blood of a firstborn. You see, there are magical rituals that can influence beings or natural forces, and there are rituals that can even move the gods. He wants to bring the dark gods back to the world. Yes, and only the blood of the godchild, a firstborn, contains the force to power that ritual. When the sun on Willow Winter Day covers Ionir's star, he will perform the ritual. If he succeeds, he will open a gateway in the spell of the gods, and the renegades will return. Then Nor and Zarach will again wander about the world. But what a world that will be! A world of ice in which a lonely dragon calls in vain for his dead queen. Yes, but Zarach created the Dark Nations. Why shouldn't he be able to bring forth new races? And the Fjalldarg will wait for his master in the abyss, in the heart of the world. We fear the dragon just as you do, for his wrath drives the creatures of winter out of the mountains and against our walls. But what truly strikes fear in our hearts
is that ritual on Willow Winter Day. How much time do we have? Enough to take action. Not enough to give long speeches. Pięknie. Dobra, mamy Fjardraga, mamy smoka, mamy wielką armię elfów i będziemy mieli niedługo mrocznych bogów chodzących po ziemi. Pięknie! Trolle? Trolls? An Auron sacred mountain? Their presence is an even greater calamity than yours. They came here from the Winterdeep. Nie jestem najgorszy. They dug an old Sharok idol out of the ice, and now they worship it. They call it the Great Mugwa, and they're waiting for it to reveal itself to them. May winter devour them. We would have done them in ages ago, but they hide from our arrows and hurl mighty rocks. No cóż, pogadajmy z teraz łuczniczką zimowej straży, coś chce chyba od nas. Darkness has always been an enemy of life, but it never tried to wipe everything out. This just doesn't make sense. The Imperials will only obey the orders of the Fjeldarg. If they knew what he was really planning, who knows if they would follow him. Yes, there are also servants of the darkness who fight for the life of their people, and not for old oaths. Whom do you mean? An orc has arrived. He's up at the gate to Frostfall. He doesn't dare enter the town, but I've heard that he's looking for help against the Imperials. Go to him. The wisdom of the orc shamans might prove useful to us. But plenty of snow will come down from the mountains before an elf trusts an orc again. I'll see what I can do. Okej. Okay. I będziemy musieli chyba pójść do tego orka, co był gdzieś tutaj. Tak myślę. Dobra. Dalej. Przechadzamy się. Pójdźmy teraz tutaj. Tak, ty za mnie pogadasz. Tutaj mamy paru kupców. I tutaj mamy Dariusa. Stary przyjaciel. Znaczy, dla naszej szuka będzie to nowy przyjaciel, ale... dla wszystkich, którzy grali lub widzieli Spellforce od jakąś świtu, jest on stary przyjaciel. No, pogadajmy z nim. Wasn't that a falcon up there? I can't make it out. Who are you? You were not among the refugees. No, I'm not one of your flock. I'm fleeing from other powers. Darius is my name. Cartographer and scribe. What can I do for you, rune warrior? Przed kim uchodzisz? Who are you fleeing from? One of my brothers is very cross with me. He is a good horseman, and I hope he won't look for me up here among the immortals. But that's another story. Now yours is more important. Jasne. Fjeldarg. Co możesz mi o nich powiedzieć? What do you know about... Kurde, nie to się kliknęło. Nieważne. According to the legend, he came from the Grinwag Mountains, but nobody knows for certain. He is the only one of his kind, a dragon of almost godlike power. His cold kills all life anywhere near him, and so he was always alone. He might have covered the whole world with his frost, if the last queen of the elves had not set out to face him. Her song gave her the strength to resist his cold, and even warmed his heart. Since then, she has sung for the winter dragon down there under the ice. So that the world might again see another spring. We are striving for knowledge and the exalted schools of magic, but the power of hope and goodness is vanishing from our hearts. The songs of the gods are forgotten. Her voice is the last one that remains with us. Dobra, teraz Fjeldarg. What do you know about the Fjeldarg? They are the princes of darkness. They were Zarak's final creation before the dark gods were driven out of the world. They are not a nation in and of themselves like the children of the dark ones, but each one of them is unique and immortal. Pięknie. They once led the dark armies in the War of the Six, and they would have thrown down the light had the guardians themselves not descended to stop them. The Fjeldarg were conquered and put in spell chains beneath the gate of the kings deep below the earth. The paladins of the Iron Falcon watched over their spell sleep.
But what had to happen did happen. Wars and dark fighters destroyed the fortresses of the Paladins. Today, what remains of them is ruins. They call it the Howling Mounds. It seems the Convocation has opened the old caverns, and a field dog was able to get away. Only one? Or several? There might be more. Many more. We'll find out soon enough, I fear. No cóż. Dobra. W takim razie poszukajmy dalszych questów. Flink McWinter. Ty stary dranie, tu siedzisz. Niech cię. Zawsze się w coś pakujesz. Ach, zawsze, zawsze. Cały Flink. Dobra. Tak, chciałem zobaczyć, czy tu będą jeszcze jakieś zadania. Coś. No to się jeszcze było, pamiętam. Uciekinier. Pamiętam, że było tu jeszcze jedno zadanie. Ale czemu go nie ma, to ja nie mam pojęcia. Tu już widzę, że bram otwarta, ta. Pięknie. No szlak by to trafił. Pamiętam, że był jeszcze ten quest. Oprócz tego pana. Ale dobra, pogadajmy z nim. Chyba możemy. Save. Hey! You there! Get me out of here! Help! I bet there's a reason why you're in there in the first place. Ah, that Darius is horribly petty. Locking up a man because of a book. Let me use your weapon for me. Nie ma mowy, nie. You stole a book from Darius? No, well, I borrowed it to look up something. You are a thief. No, I never steal anything. I just... You are a thief and a liar. Very well, very well. Now listen to me. I lost the book. If you look for it and could bring it back to Darius, the old owl would surely let me out of here. Where do you think it is? I think somewhere near a ruined temple here in Tirganach. I don't know for certain anymore. Somewhere off to the west, perhaps. Gdzieś na zachód, mówisz? Ojej. Dobra, tu mamy w ogóle tych rzeźników, tu mamy strażników na zachód. Nie mam pojęcia, gdzie to może być. Może to już mam? Aga... Nie mam. No cóż. Flink, posiedzisz tu trochę. Dobra, czyli od niego był ten quest, o którym pamiętałem. Chociaż wydawało mi się, że to ktoś inny miał. A dobra, dawno grałem, więc... mogło mi się pomieszać. Ale nieważne. Skoczymy jeszcze teraz do tego orka, który gdzieś tu jest. W ogóle mam tu elfki, może by tych tutaj pogromić, to byli, albo nie. Pomyślimy. W każdym razie lecimy do... tu. I pogadamy z Ashgorkiem. I co nam powiesz, orku? No fighting, human. I'm not here to do battle. Nor am I. What brings you here, Orc? I'm looking for help from Mirathor. In exchange, I offer the knowledge of the Bonesmiths, which no light worshiper before has ever acquired. Mirathor? Co cię łączy z tą bagienną dziurą? Mirathor? What do you have to do with that swamp hole? That swamp hole is my homeland, human. The troops of the Winter Guard have laid waste to it, and now the hordes of the Crimson Empire are in the city. We granted refuge to the Dark One. The Field Darg were once our lords, but now all my people want to do is return home. Are you ready to drive the Imperials out of Mirathor? I would never ask the Elves, but you are between light and shadow. If I help you, will your troops support us? Huh! No.
But I'll tell you a secret that will help you get a hold of mighty weapons and armor. If you pay the price for them. Very well. We'll meet again in Mirathur, Orc. O jakiej broń mówisz? What kind of weapons? You believe in your books and the exalted schools of magic. But there are powers in the world that you have long forgotten. Dark powers. Like the magic of the bones. For the bones of a creature are saturated with his power, which goes on living long after death. Just waiting to be awakened once again. All of this I will teach you, human, but more of this later. No dobra. Mamy okazję zdobyć mocną broń, tylko musimy wrócić do Mirathur. A tam są legiony cesarskie. Pięknie. No cóż. Oswobodź. Boże, mam tutaj wracać. Nie, nie chcę. Kusi mnie pokonanie tych, tylko że tu są mocni. Wrócimy tu później. Może za około misję. I wtedy... myślę, że dam radę ich pokrowić. Bo tak to wątpię raczej. No. Na razie sobie pójdziemy na wschód. Pójdziemy poszukać... tego kowala krasnoludzkiego, który ma nam dać możliwość ochrony przed ogniem. No, to jeszcze jakiś obóz widzę, czy coś. Krew, pięknie. Czy to jest znak nie wchodzić? Czyli wejdziemy, z pewnością. Zobaczymy, co tu znajdziemy. Tutaj widzę goblinów. Miło. I skrzynkę. Skrzynka zawsze mile widziana, tylko tu chciałbym zobaczyć ten obóz sobie. Safe. Zdecydowanie safe. Mamy krew. Mamy wrogów. Nie. Tutaj mamy trolle. Dobra. Tutaj mamy gobliny. Tutaj mamy monument bohaterów. Otoczony wilkami. Pięknie. I mamy skrzynkę. Świetnie. No. W takim razie musimy przejść chyba przez te orki. Przez te trolle. Ewentualnie ten. Nie, tędy się nie da. No cóż. W takim razie zniszczymy najpierw tutaj wszystko. A potem pójdziemy na orki. Na trolle, przepraszam. To są trolle. Tutaj mam... w sumie to mógłbym tych bohaterów przywołać i pójść sobie już teraz tutaj. Bo chyba dałbym radę, ale nie. Nie chcę mi się wracać teraz, później tam pójdę. I wykoszę. Wszystko co żyje. Albo i nie żyje, ale mimo to dalej się rusza. Ja do tych wilków to jest... Cholery. Najpierw koty, teraz wilki. Co jeszcze? Co jeszcze, gro? Wow. Okej. Czy nasz magik może tego używać? Nie. A szkoda. Dobra. Idziemy tutaj na pieseły. Chyba damy radę im. Oczywiście jak trafimy. Spieprzaj.
O, zmieniam broń? Myślę, że tak. Okej. Mocni są. O dobra, jeden. Jednego dam radę. 14 poziom. Boże. Nic dziwnego, że mnie zaspamowali. Z jednym sobie chyba rady nie dam. Odwrót. Chciałem, żeby pobiegli za mną. O, te mniejsze idą. Miło. Ten duży został. No cóż. Uleczmy się. Znowu przydałoby się parę wywabić. Tak po jednym zabijać, może damy radę w końcu. Tylko tą broń może zmienię na tą poprzednią. Ale to były te ostrza. Jezu, nie wszystkie. Po kolei. Ja tu broń jeszcze zmieniam. No. O, to jest ciekawe. O. Biegnie. Jeden. Jezu, nie cała watacha. Nie. Ten lodowy... jest zbyt mocny. Dobra, chwilę powalczmy. I run. O. Sam zostałeś. Pięknie. O. Dobra. Dam radę. Idziemy jeszcze raz. Chciałbym, żeby pojedynczo szli na mnie. A chwila. A zrobię tak szybkie kółko. Biegam w końcu szybciej od nich, chociaż to nielogiczne, ale... dobra. Chciałbym... nie, nie dam rady. Chyba. Mogę, spokojnie, okej. Okay. Tak więc... ja będę biegał, a bohaterowie przybędą zaraz. Przywołuj wilka. Wilki zwalczasz wilkiem. Pam-pam-param-pararam. No, i ostatni bohater. Ty, masz coś ciekawego? Kradziesz życie, zabierz mu życie. A Dunham niech mnie uleczy. I atakujemy.
Najpierw jego zumnomić. Dobra. Teraz już lajtowo. Zapomniałem, że mogę uaktywnić monumenty nawet jak wrogowie są w pobliżu. Dobra. Nawet ładnie poszło. Uleczysz go? Ty? Jeszcze. Poczekajmy. Aż się mana mu odładuje. Dacha ma stanowczo za mało many. A weź się zamknij w końcu. We serve Mugwa! Great Mugwa! Great Mugwa! Dobra, idziemy. At once. Shit. Togo. O, to chyba on. zapiszmy. At my sign. Get so busy. I no nie wiem. A, przecież odeszł stąd. Pięknie możemy ich ominąć. Chyba. Mam nadzieję. Oni są za silni dla nas. Stanowczo. Stanowczo za silni. Jezu, te gobliny nie umarły. Goblin zombie. Trudno. Wybijemy je. Ten Gice jest genialny, tak biega po prostu w tłumek goblinów. I dziaba, dziab. Wow, dobra. To będzie ciekawa przeprawa, nie powiem. Naprzód. Ale to są piąte poziomy, tam takie tam. O, szósty. Popielny zabójca. Rzeźnik, 15 poziom, tak więc safe. Stanowczo. Auć. Uciekaj! Trudno. Chodź tu. Rąbać go! Mocny drań. Ale padł. Runiczny kapłan. O, w końcu jakiś kapłan. Poczekajmy na maga może. Szkoda, że nie mam jeszcze tego slotu, zresztą na razie nie mogę go używać, dopiero na 12 poziomie, a to już niedługo. W sumie. Dobra, będziemy musieli się przebić przez te hordy wrogów. Dacha, nie podleż tego biednego goblina. Czy tu będą jeszcze takie koksy? Nie. Bogu dzięki, nie. Dobra. Mocny był, nie powiem. W ogóle postaram się dotrzeć do tego portalu jeszcze w tym odcinku, a potem zakończę już, bo troszkę się to przedłuża. Zapiszmy 9 save. Możemy się bić. O! Magowie, no to magów na początek robimy. Ja powinniśmy się wycofać. Dacha, nie! Shit. Chodź tu. A my się wycofamy i spróbujemy ich bić po kolei. No choćby teraz. Weź się przydaj na coś.
Dobra. Ten czarnoksiężnik jest beznadziejny. Goblin za to fajnie się tłucze. No cóż, wychodzi na to, że w naszym teamie najlepszy jest Goblin, Reowys i Szuklad. Dobra, idziemy dalej. Rune Warriors, to me! Forwards, we're under attack. Jezu, a ten dalej się drze. Trudno. What the fuck? Lewitujące trzy twarze. Boże święty. No, tutaj batalion szkieletów. Pięknie. To, co wszyscy lubimy najbardziej. No teraz zapiszmy i zobaczmy, czy tam radę się przebić przez ten oddział. Znaczy przez ten... przez tą głowę. O, cholera, tu jest druga. Dobra, słabe są. Przynajmniej tyle. Błękitna toga. Dobra. Tutaj jeszcze jeden krzykacz. A tutaj goblinki, które rozniesiemy. Dużo goblinków. Dobra, szuka tu jeszcze bij z goblinami. Szkoda, że jeszcze nie mam pełnego teamu. Byłoby łatwiej trochę. Szybciej. I przede wszystkim ja chcę już mieć ostrze. Ja chcę mieć ostrze w swojej armii. Jezu, kolejne głowy, dobra. W ogóle to w tej, w... w dodatku do dwójki mamy właśnie możliwość kierowania ostrzami. Tyle tylko, że te ostrza, które są w dwójce, to jakieś dowcip po prostu, no po prostu to, co zrobili z ostrzami w dwójce, to śmiech na sali po prostu. One nie umywają się do ostrzy z jedynki. Zarówno w sumie pod względem siły, jak i wyglądu. Ale to zobaczycie. Jak w końcu się kiedyś zbiorę, będę nagrać dwójkę. A do tego jeszcze daleka droga. Sejwik. Wytnijmy w pień tych tutaj. Jezu, magu, nie umieraj. Ten mag jest nieprzydatny. Reinforce the defensive.
Ten mak jest zwyczajnie beznadziejny. Chociaż się możliwe, że po prostu nie umiem nim grać. Co też jest prawdopodobną opcją. Boże, więcej głów, a ja straciłem maga. Nie wiem jak go przeprowadzić z powrotem. Bo są tu trolle. Pięknie. Save, idziemy dalej w czwórkę. I w sumie chyba nie dojdziemy w tym odcinku do portalu. W następnym już. Bo trochę zejdzie z przeżynaniem się przez te legiony wrogów. Dobra, tutaj to podejdźmy, wywapmy ich trochę i wróćmy. Tak troszkę... No nie chcę się bić z taką armią naraz. Dezintegrator. Oko duszy. Zjawa. Genialne nazwy. Dzień dobry. Wycofujemy się. O, teraz możemy stawić im opór. Jezu, Dahan, nie umieraj. Dobra, jakoś idzie powoli. W sumie może zacznę używać zaklęć moich bohaterów. Bo tak troszkę to olewam. Fajnie, że to coś dało. Jeszcze raz. O, teraz efekt był. Pięknie. Dobij go. Pyk. Pięknie. Tarcza. Dobra. Wywabiamy kolejnych. Dobrze, że nie mają żadnych magów takich z prawdziwego zdarzenia. Znaczy powiedzmy lodowych. Bo wtedy nie mógłbym ich tak wywabiać ładnie. Chyba, że miałbym kogoś bardzo odpornego na lód. Żeby nie było szans, że zamarznie. Dobra. No w Danhana wszystko... Jasne. Bo wszyscy rzucili się na Danhana. Masowe uzdrowienie. Okej. I ci jeszcze się respią. Może ja źle poszedłem? Znając mnie, nie byłoby to takie dziwne. Ale poniżmy może te kopce. I to szybko, zanim nas zaleją. Rzuć kolejne uzdrowienie. Chyba od tego powinienem zacząć. Od niszczenia tych kopcy. Ich. Reo, wstrzyma się. Za tłucznika, powiedzmy.
i drugiego. Mój Boże. Znowu Legion Nieumarłych. Ostatni raz jak się z nim biję, to przynajmniej miałem armię. A teraz co? Na armii brak. Paru herosów. Ale nic poza tym. Trudno. Więcej nieumarłych. Boże święty. Tak, więcej i więcej. Jest was za mało. Dajcie więcej. Więcej tych głów. Ale to już Hyatt Portal. Tak przynajmniej wnioskuję. O, głowa. Rzuć uzdrowienie. Szybko. Dobra. Atakuj. Reowy się łucznika. Gitso, trzymaj się. Dobra. A ja tymczasem mogę awansować i mam tego maga. To sobie go wezmę. Dobra, może być. To czy kostur? Miecz dwuręczny. A może nie? Co ty masz? Broń drzewcowa. Weźmy to. Dorzućmy mu taki. Hełm. Pierścienie. Nie będą te. Idziemy dalej. Więcej. Więcej głów. I więcej głów. O, save. Idziemy dalej. Odcinek będzie długi, ale chcę po prostu się już przebić przez to. Jakiś 11 level. Miecz dwuręczny z wiatrostali. Jakbym był ciężkim wojownikiem, to bym się cieszył na jego widok. Chociaż pewnie miałbym coś lepszego wtedy. Jezu, kobinie, trzyma się! W ostatniej chwili. Szukrat, walcz. Szkoda, że ten, że wszyscy bohaterowie i oddziały sami wyszukują sobie przeciwników, a nasz główny bohater nie. I po prostu jak zabije tego, koło miał skazanego, to już przestaje się tłuc. Dobra, mały odwrót. Nie chcę się bić z tyloma głowami na raz. Danhan! Wycofaj się i rzuć na siebie zaklęcie. Zdążyliśmy. Ubić głowę. Dobrze, że mają taki niski pancerz. O, pięknie. Aj. No i po goblinie. Dużo ich jeszcze? Chyba tak, a myślę... się armia wykrusza. Cudownie.
No, no nie. Shit. Dobra, słuchajcie, bo i tak chyba będę się teraz czytać, ponieważ tak trochę nie dam rady już się przebić z jedną postacią chyba. Tak więc no cóż, tym jest to każdy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam do kolejnych, gdzie... No właśnie, spróbujemy jeszcze raz się przebić przez tę armię. Cholera, dobra. No. No to do zobaczenia, cześć.